Proszę Państwa, gotowy do występu już jest zespół Echo Korfantowa. Kilka słów na ich temat. Zespół tworzą głównie emeryci. Powstał on w 2001 roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Jego opiekunem jest pani Danuta Rosek, a instruktorem muzycznym jest pan, już wcześniej wspominany, Zbigniew Herman. Zespół, podobnie jak Koniczynki ze Ścinawy, bierze czynny udział w wielu imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Prezentuje się również podczas różnych przeglądów i festiwali, takich jak Festiwal Pieśni Patriotycznej w Olszance, Festiwal Pieśni w Łosiowie, przegląd amatorskich zespołów Opolu, Opolskie Szmaragdy oraz wiele, wiele innych. W repertuarze zespołu znajdują się piosenki biesiadne, patriotyczne, kolędy i wiele, wiele, wiele innych. Właśnie w tej chwili zespół już jest przygotowany do występu, a my serdecznie Państwa prosimy o nagradzanie gromkimi brawami, gdyż to wszystko robią dla Was, dlatego, żeby uświetlić tą dzisiejszą imprezę, to spotkanie. Także serdecznie prosimy Was o gromkie brawa, żeby docenić właśnie starania tych pań i jednego rodzynka pana. Serdecznie zapraszamy do występu. Brawo!